Wiecie co? Rozmawiałam z resztą dziewczyn. I mamy pewien pomysł! I może zrobimy konkurs na wystrój pokojów? Co? Co? Nie! Poczekaj chwilę, nie! Walmart jest wszędzie! To pokój otaku! Podziwiam go. Co za wstyd! Rany! One tak po prostu zaczęły. Chociaż zrobiło się ciekawie. Bez sensu. Tak ciemno, strasznie! Wy małe. A, kupiłem ten brelo, kiedy jeszcze byłem w gimnazjum. Chłopcy lubią takie cacka, nie? Wynocha! Ło! Czy to miecz? Czadowy! Wyjazd mi stąd! Ale jasny! No, wcale nie jasny. Olśniewa. Pasuje do niego! Wedle moich oczekiwań. To zaczyna być zabawne! Jeszcze ostatnia osoba! Wchodźcie śmiało. Pokażę wam coś fajnego. Na trzecie piętro. Można śmiało wejść. Wow! Normalny! Super! Więc jest normalny, co? Spokój, jak nie wiesz, co powiedzieć. Ktoś tu jest bardzo oczytany. Nasz przewodniczący! Nie ma tu nic nienormalnego. Tak dużo okularów! I co w tym dziwnego? To przez to, że często je niszczę podczas treningu. Krzykliwy! Użył wszystkiego, co miał pod ręką. Co? Czy to źle? Ma królika! Jaki złoty! Wcale nie jest fair. Koda, robisz to celowo. Chyba wszyscy ze sobą rywalizują. Ach, nie czuję się usatysfakcjonowany. A cóż za przypadek. Ja mam tak samo. To zawód. Zgadzam się. Ja również. To dziwne, że czepiacie się jedynie chłopców. Mówiłaś coś o konkursie na wystrój, prawda? Więc powinniśmy zobaczyć pokoje dziewczyn, zanim podejmiemy decyzję, nie? Czy nie powinniśmy decydować, kto spośród wszystkich w klasie ma najlepszy gust do dekoracji wnętrz?